moje nerwy! Nie na moje nerwy! Na rany lebiody! Spokojnie. Już po wszystkim. Dzięki ci, panie, i przepraszam za tę chwilową niedyspozycję. Potrzebujesz jakiegoś ekwipunku, monsieur? No to cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin. Tak, zaczynamy trochę niecodziennie, ale byłem właśnie w trakcie zwiedzania tych pytajników, co wam mówiłem w ostatnim odcinku, no i kogoś uratowaliśmy, więc uznałem, że pokażę wam to i... No i zobaczmy, co on tu robi. Ta willa wyglądała na opuszczoną. Jesteś jej właścicielem? Właścicielem? Nie, skądże znowu? Jestem tymczasowym zarządcą majątku. Z rozkazu ministra skarbu mam się opiekować nieruchomościami zaginionego hrabiego Delony. Ale sam widzisz, jak ja jestem traktowany. Nikt z pałacu nawet nie raczył łaskawie mnie ostrzec, że Villa Vedette jest kryjówką grasantów. To znaczy, na szczęście była, dzięki twojemu bohaterstwu, monsieur. Szukam pewnych rękopisów. Konkretnie schematów wiedźmińskiego rynsztunku. Nie znalazłeś może czegoś? Nie zdążyłem jeszcze zrobić inwentaryzacji majątku ruchomego. Niedawno przyjechałem, a potem pojawili się ci grasanci. Jak chcesz, to możesz się tu rozejrzeć. Pokaż, co masz na sprzedaż. No zobaczmy, może masz coś ciekawego? Nie, zdecydowanie nie masz. Ja też ci nie mogę niczego sprzedać. Bywaj. No, a chodzi o rynsztunek kota, który gdzieś tu jest, bo wyświetlił mi się właśnie ten quest po prostu, jak tu przyszedłem, jak zacząłem bić tych grasantów, co tu byli. Zbieraj, Geralt, wszystko. Gdzieś tutaj będzie rynsztunek, więc musimy się bacznie rozglądać. Uj, ile wina. No jesteśmy w Tucson, no byłoby dziwne, żeby nie było tu mnóstwo wina, no. Tutaj coś. Halo. O. Mamy. Przeczytaj list. Mamy list. Zawsze twoja. Belinda Delaney. Kolejna historia o ludziach zgubionych przez chciwość i ambicje. No dobra. Teraz musimy szukać gdzie indziej. Także ja sobie idę szukać. Tam my się spotkamy, jak będzie się działo coś ciekawego. No proszę. Znalazłem sobie tutaj po drodze coś. Dużo tych krwi. Że tak powiem. A coś tu się stało. Jakieś potwory prawdopodobnie napadły karawanę. Kikimory? O proszę. I to jest w ogóle komu w drogę czwarta grupa. Jeszcze nie znalazłem wcześniejszych, a tu już mam czwartą. Dobra, dawaj tędy. Zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Kikimory to wcale nie są tacy łatwi przeciwnicy, więc wolałbym, żeby nie było ich tam za dużo. A trochę ich tu jest. Okej. Dobra, padają dosyć szybko, powiedzmy. I psują wodę. Chodź tu, dziadu. Dobra, jeszcze. Idealnie. Dobra. O, wojownik tam jest, widzę. Tu jest jeszcze robotnica. Chodź tu. Dobrze. Wiera, dawaj, dawaj. No i tego wojownika trzeba jakoś pobić teraz. Siema. Trochę ognia. Ostatnio jak się biliśmy z wojownikiem, to chyba dostaliśmy mocno po twarzy. Ale myślę, że damy radę. Trochę go tu dookoła, o właśnie. Standardowe tutaj souls-like'owe omijanie bossów, powiedzmy. Tylko, że to jest zwykły przeciwnik. No i zobaczmy. Przeszukajmy gniazdo. Powinienem to spalić w diabły. Palimy w diabły wszystko. Nawet się nie zastanawiamy.
Tu coś jest. A więc tutaj skończyli zaginieni robotnicy. Okej. I co, to była tylko kwestia tego, tak? Żeby tu przyjść i uznać, dobra, nie żyją. No dobra, nie żyją, to nie. Tu w ogóle nie wiem, dlaczego mi się nie odznaczyło. Tu znalazłem jeszcze 3 schematy do szkoły kota. No nie wiem, nie odznaczyło się, to nie. Może jeszcze kiedyś tu wpadnę, zobaczę, czy odznaczy się za drugim razem. No a na razie idę sobie zwiedzać dalej, no. Zwiedzając kawałek dalej, znalazłem statek. Przy nim mnóstwo grasantów. I ludzi, których tu wywieźli. I tak by nie mieli co ukraść. Młotki, kawał kamienia. Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. I co, to tyle? A, będą budować posąg, tak? No spoko. A gdzie mnie to zabrało? O, bo ja byłem tu i okej, przyniosło mnie tu. O, mogło być gorzej. Kolejny znacznik śladami proroka Lebiody i zobaczmy, co tu jest. Bo zauważyłem, że tutaj jakaś fabułka się kręci wokół tych znaków. Tam robotnicy siedzą, ale najpierw przeszukajmy, co tu jest dookoła. Halo, siema. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Wypierdalaj, mendo, w kabani podskoka. Grzeczniej, proszę. O ty! Naprawdę mam go bić? A, na szczęście tylko jednego, ale... Ła! A masz! Co ty sobie myślisz? A masz! I co, cwaniaczki takie jesteście? Proszę bardzo! No, co to? We dwóch? Oszukaństwo! Prawda, ja używam znaków, ale... No nie! Co to miało być? Dobra, wrócimy za tu zaraz. Dobra, teraz może trochę inna taktyka. Quen. I dopiero później Iggy. Obcy też mogą się zapisać? Czy to impreza zamknięta? Wypierdalaj, mendo, w kabanik podskoka. Ale jeden mnie poznał. Dobra, dawaj go tak. Zapraszam bliżej. Nie ma takiego bicia. Koniec imprezy. Co ty sobie myślisz, że jak w dwóch was będziecie mieli szansę? Znaczy, no już mnie raz pobiliście, ale nie macie szans. Ajajaj. Chodź tu, dziadu. Geralt, uciekaj, no nie dawaj się obijać. Gwen. Cyk. No chodź tu, cwaniaku, no. I cyk. Chociaż może Art byłby lepszy. Ciężko powiedzieć. Igni? Czemu się nie chce podpalić? Igni? O, w końcu. Igni? Aj, Igni? Dobrze. Jeszcze ktoś? Przyjemniaczki? Święty Lebioda mi cię zesłał. Muszę wóz szybko naprawić, bo na budowie na mnie czekają. Bywaj. No i dobra, czyli że się okazało, że... O nie, oni ten posąg budują. Mam cały posąg. Dzięki Geraltowi. Geralt uratuje ich tyle. I ten bloku szybko znika! No ale patrz pod nogi! Tyle ich Geralt uratuje, tyle ich tam się zbierze, że zbudują posąg. No nie wierzę. O, jeszcze se zrymowałem. A widzę, że nic tu nie zostało. Dobra, idziemy dalej. No i kolejny znacznik zaraz obok. Tym razem wilki się nimi zajęły. Dawaj. No, generalnie tak, Geralt, ale to wilki, a nie psy. Nieduża różnica, ale jednak. Dawaj. Powinienem się tu rozejrzeć. Połamane kości, zaraza, silny był. To coś większego w takim razie. Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Ciekawe. Dawaj wszystko. Oni już raczej tego nie będą potrzebować. Zaraza. Rozszarpany na strzępy. Kolejny kuń. Może jakiś bies znowu. Już raz widzieliśmy atak biesa.
na konie. Co tu jest? A, musimy przejść po prostu. A tam coś słyszałem. Zaraza. Dziad borowy. Tego jeszcze nie było, co? Dawaj. Ten, co się teleportuje. No dziadu, wracaj. No, gdzie teraz? Tu. I cyk. Taki leszy, ale na kodach bym powiedział trochę. Gdzie tam uciekasz? Wracaj. Trochę cię podpalimy. Ja się jeszcze raz mogę wskrzesić. A, świetnie. No, nie można tak, co ty? Przestań. Gdzie ty uciekasz? Chodź tu, dziadu. O właśnie. Tam, gdzie twoje miejsce. Co mi zostawisz? Coś jest. Okej, nic ciekawego. A co jest za korzeniami, Geralt? Sprawdźmy sobie. Tutaj? Możecie wyjść. Nic wam nie zrobię. O proszę, uratowaliśmy ich. Dziękujemy, panie Wiedźminie. Niech Lebioda ma was w opiece. No i ślicznie. Co, będzie jeszcze więcej? Jest, patrzcie, już rękę dobudowali. Kurde, jak oni to zrobili? Że ona się trzyma. Nie wiem, ale dobrze im idzie. No dobra, pozwiedzaliśmy sobie trochę. Czas porobić kilka questów. Muszę z tobą pilnie pomówić. To sprawa wielkiej wagi. Słucham. Co do mnie masz, przyjacielu? No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna. Właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie,
od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz i miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Możemy zacząć od strzelania, jak wolisz. No dobra. Chodź ze mną. Prowadź, kumplu. Czyli będziemy brać udział w turnieju. Zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo, jak temu Kupidynowi, który strzelił ciebie. Wal w czerwone. No dobra. Cyk. Geralt tu nie ma sobie równych, nawet jabłka ziomkowi z rąk i nóg zestrzelił, nawet te z głowy. No. I co? To tyle? Jeszcze raz? Nie no, co ty? Zdurniałeś? Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. No dobra, dawaj. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Dobra. Prowadź, kumplu. Prowadź, prowadź. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błonię. Kończy się z powrotem na arenie. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za arenę. Teraz tam pójdziemy. No dobra. Ciekawe, ciekawe. Chyba tam trzeba będzie strzelać po drodze, z tego co pamiętam, i bić mieczem. Więc nie będzie to takie proste. Tutaj zaczynamy. Jeszcze dalej. Drzewko, ale ładnie jest to. Bardzo ładnie. O, gdzie on zniknął? Halo. Się zapatrzyłem. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie,
ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. No dobra. Walka konna, bla bla bla. Dobra. Mam nadzieję, że będzie jakiś podliczony, a czy ten podświetlony. Podświetlone będą te kukły. Dawaj, cyk. Doliczono dodatkowy czas. Nie widzę celów żadnych do strzelania. O! Tu mamy przyjemniaczka. Następne. Ej, no bo nie... O, jest, dobra. Cyk. Do przodu, Geralt, do przodu. Dawaj. Coś nie zaliczyłem czegoś? Cyk. O, jeszcze raz. Dobra, ale widzę, że na mapie też są zaznaczone. I co? Dobrze mi poszło? Pojedziesz jeszcze raz? Mogą rozstawić nowe kukły. Nie. Wystarczy. Nie chcę zmordować konia przed prawdziwą gonitwą. Dokąd teraz? Trening walki. Z chęcią się rozruszam. Czemu nie? Doskonale. To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Rainfarn walczy halabardą. No to prowadź. No idę z tobą, idę. Tylko musisz prowadzić. Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Wszystko miałeś. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. No, ja się bardzo cieszę, że cię zastąpię. Jeszcze nie brałem udziału w turnieju. Znaczy, no kiedyś jak grałem, tak, to brałem udział, ale... Tym Geraltem jeszcze nie braliśmy udziału w turnieju. Były gonitwy, były bijatyki. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Ale wszystkiego razem to jeszcze nie. Mnie dwa razy nie trzeba prosić. Co? To ty? Co ty sobie myślisz? O, dwa hity dostał i leży. Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Proszę cię, jak będzie taka prosta, to nawet dziecko by to zrobiło. Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Oczywiście, że się musi zgadzać. Już się przekonaliśmy o tym, jak próbowaliśmy coś zrobić w banku. A swoją drogą to dalej czekamy, jeszcze ten tydzień nie minął. I zobaczymy, czy odzyska nasze pieniądze, bo jak nie, no to będzie z nim słabo. Nie chcę mu grozić, ale... Przestańcie mi przerywać. Nieładnie z ich strony. Nie chcę mu grozić, ale źle się to dla niego skończy, jak nie będzie miał naszych pieniędzy. Dobra. Siema. Zapisz mnie tam, co? Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Co to jest? To drugie w ogóle? Co to jest? Halo? Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj w Toussaint traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry.
Zgadza się. Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Wygodne. Guillaume, jakże... Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż z Nazairu. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Przysięgam na czaplę, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia!
No dobra. Idź na strzelnicę. Idziemy, idziemy. Ale to co, to... Teraz będziemy wszystko robić już, tak? Siema. Ale jest noc. To mamy tak w nocy strzelać? Czy będzie jakiś timelapse? Znaczy... Time skip? Chyba w nocy. A niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatre. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie nohalfistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie, mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. O to to. A może jakąś kartę jeszcze wygramy? Zobaczmy. Mamy dwóch szpiegów. Róg dowódcy. A... Kurde, coś bym jeszcze wymienił. Ciebie mamy jednego. O, powiedzmy. Czemu ty masz jakąś jedynkę w talii? Co ty za talię masz, kumplu? Dwójki jakieś? To ma być godny przeciwnik? Ja się pytam. Jaskier. Okej. Mrozem mi tu grasz. No nie wiem, ja sobie wyrzucę jedną kartę i jestem przed tobą, a jest chyba czwarta runda, czy któraś. Okej. No to masz tak. Ja nie chcę teraz wyrzucać mojej karty dowódcy. No dawaj jeszcze. Co mi tam? Triss Merigold. No to ósemka jakaś. Pożoga. Grubo. No to ja sobie tak zrobię. Jorvet. To ja sobie go cofnę jeszcze, tego medyka naszego. Dobra, mam tyle rogów, że mogę sobie tu jeden wrzucić na spokojnie. I dziękuję. No dobra. Vernon niech będzie. Szósteczka. Dawaj tu czwórkę. Joewin. No i sobie katapultę wskrzesimy, że tak powiem. I elegancko. Gratuluję. I w takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi, przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Przed wami Horm Akerspark, to książę prosto z Mecht, brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze.
Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To Wiedźmin Geralt z Rivii. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Jezu, krzyknął na mnie. No dobra, to strzelamy w te czerwone. Ziomek nie ma szans z nami. Jak będę trzymał już kółeczko, to nie zadziała tak. Dobra tam. Kumpel, coś nie starasz się za bardzo. Chociaż nie no, strzela dosyć szybko. No, byliśmy szybsi. Wspaniały Geralt z Rivii pokonał przeciwnika, roztarł go w pył i miazgę, zawstydził jak grzesznika. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad? Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. No dobra. Będziemy wypatrywać, czy wysłuchiwać sowy. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. Ciekawe. Nadobna Vivienne. Oczy twoje jak gołębice. Słoiczek jak maści maskujący. Bardzo silne jak... działanie magiczne. Ty tam nie gadaj sam do siebie, tylko patrz, czy ktoś nie idzie. Zapiski Vivienne. Jakby ktoś chciało, no nie ma tutaj w sumie nic ciekawego. Pióro wilgi. Vivienne trzyma ptaka w klatce? Jeśli tak, to nie widać go tutaj. Bruksy mają słabość do ptaków. Sole naezańskie. Można z nich robić okłady. No proszę. Jednej rzeczy nie zdążyliśmy zbadać. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd. No dobra. Ale resztą turnieju zajmiemy się w następnym odcinku, także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!